Cześć, witam Was w kolejnym z moich vlogmasów. A dzisiaj pokażę Wam moją taką codzienną rutynę. Spędzimy sobie cały tydzień razem. Mój dzień zwykle zaczynam o godzinie 6:40, wtedy bije mój budzik. Ale jakoś tak do godziny 7 sobie jeszcze leżę w łóżku. Potem staram się trochę ogarnąć i idę na pierwsze lekcje. Dzisiaj będzie to matematyka. Pierwsze 2 godziny o 7:30. Ale spędzę ją dzisiaj sobie jeszcze w łóżku. Zresztą jak prawie że zwykle spędzam 2 pierwsze godziny jeszcze w łóżku leżąc i trochę przysypiając, więc no, ja lecę na lekcję i będę Wam informować, co się dalej dzieje. Następnie już po skończonej matematyce lecimy na śniadanko. Po tym jak już zjadłam śniadanko i nakarmiłam zwierzęta, to loguję się na sprawdzian z angielskiego, który zaraz piszę. Życzcie mi powodzenia, bo to będzie naprawdę ciężkie. W międzyczasie zrobię sobie make-up, jeżeli jakaś z nauczycielek chciałaby mnie czasem zapytać na kamerce. Okej, ja już jestem po angielskim. Niestety sprawdzian nie poszedł mi tak, jak w ogóle to planowałam. Ale w międzyczasie będę sobie siedziała na religii i będę kompletowała dalszą część moich kalendarzy. Tutaj zaczęłam robić pierwszy kalendarz i prezentuje się to na razie tak. Zrobiłam zaledwie kilka rzeczy, więc teraz będę go sobie kończyć. Może mi się uda dzisiaj go zapakować, co zresztą na pewno będę Wam pokazywać. Okej, w tym momencie będę miała jeszcze godzinkę biologii. No i zaraz się odezwę z czymś ciekawszym, co się będzie u mnie działo. Skończyłam przed chwilą właśnie pastę lążowania do kalendarza. No i myślę, że dzisiaj pokażę Wam całość, jak sobie go pakuję. Okej, ja już jestem po lekcjach. Właśnie sobie zaadresowałam pierwszą na dzisiaj paczkę. Niestety drugiej mi się nie udało zaadresować, więc lecimy wysłać tą. I przy okazji lecę sobie na jakieś małe zakupy, co do właśnie kontynuowania robienia Waszych kalendarzy. Przydadzą mi się jakieś tam różne pistety, więc zaraz Wam pokażę co i jak. Szybciej to zrobisz. Okejka, ja już jestem u siebie, więc teraz Wam pokażę mniej więcej całe haul, co konkretnie kupiłam. Pierwsza jest taka zwykła mulina. Głównie potrzebowałam czerwonego koloru, aczkolwiek inne oczywiście też się przydadzą. Mam lekki deficyt przez robienie tak dużej ilości akcesoriów w mulinie, więc sobie kupiłam właśnie taki zapas różnych kolorków. Następnie jest taki sznureczek. Będę go testować pod względem tego, czy się będzie nadawał na halterki. I prezentuje się on właśnie tak. Wydaje mi się, że będzie spoko na skalę trat. Tym bardziej, że jest taki świecący się. No i ogólnie na święta myślę, że będzie ładnie wyglądać. Następnie są takie brokaty sypkie. Ostatnio mi się pokończyły, więc też sobie kupiłam cały zapas, bardzo duży zapas brokatu. Potem zwykła taśma. Tego chyba raczej nie trzeba Wam przedstawiać. Następnie odkryłam u siebie w sklepie wstążeczki 3 mm, z czego najbardziej na świecie się cieszę. I tutaj wybrałam sobie taki zwykły, piękny, beżowy kolorek oraz czerwony, no bo wiadomo, święta. Są to wstążki satynowe, tak jak mówiłam, 3 mm, więc idealne na tratki. Oraz coś, na co najbardziej polowałam, to druciki, mianowicie mój drucik się skończył niestety. A tutaj upolowałam nawet złoty drucik, z czego jestem niesamowicie zdziwiona. Nie wiedziałam, że u mnie w sklepie jest dostępny złoty drucik, więc stwierdziłam, że wezmę na, że tak powiem, przetestowanie, jak on będzie wyglądał. No i taki zwykły srebrny. Tutaj macie wymiary, że tak powiem, 0,45 mm szerokości. Wydaje mi się, że jest to odpowiednia, że tak powiem, szerokość, przekrój. Właśnie po to, żeby ten drucik nie był ani za miękki, ani za twardy, żeby się go bardzo fajnie wyginało. Więc tak prezentują się zakupy. A ja Was zapraszam do dalszej części, w której pokażę, jak kompletuję mój cały kalendarz. Ogólnie to mój piesek bardzo zainteresował się kalendarzem, a mniejsza z tym. Na razie zrobiłam tyle. Zrobiłam dereczkę, która jeszcze nie jest, że tak powiem, obcięta do równa, więc na razie krawędzie są trochę poszarpane, ale oczywiście jutro to wyrównam, jak wszystko podeschnie. Więc dereczka wygląda właśnie tak. Zrobiłam przed chwilą również taki uroczy, malutki czapraczek na kucyka i on również będzie wyrównywany. Dokończyłam pas do lążowania, który prezentuje się właśnie tak. Oraz dodałam puszek na tym drugim czapraczku, więc na chwilę
obecną tej pracy dość i zabieram się za kolejne zadanie z angielskiego. Czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego na oprawkach tych wszystkich książek zawsze ludzie są tacy zadowoleni, tacy szczęśliwi, a ja podczas uczenia się tego wszystkiego wcale tak nie wyglądam. Okej, umówmy się, że zrobiłam tam to zadanie, aczkolwiek nasze mnie teraz takie myśli, że jestem w stanie w ogóle zrobić takie wielkie porządki w kolekcji, co pewnie w najbliższych dniach zobaczycie na kanale, gdzie po prostu pokażę Wam kilka modeli, które będą na sprzedaż. Tak jak robię porządki w Hobby Horse'ach, no to też będę robiła porządki jakieś tam w kolekcji i po prostu będę oddawała, sprzedawała, wymieniła modele, które już mi się nie podobają, po prostu nie pasują mi do całokształtu, który jest naprawdę ogromny. Tamtymi częściami też się w najbliższych dniach będę zajmować, bo muszę zrobić z tym w końcu porządek. Ale na pewno będzie na sprzedaż ten custom Arabka, który jest tutaj. Jest to mój taki średnio udany custom, aczkolwiek mam nadzieję, że komuś się spodoba. Dokładnie go pokażę na filmie sprzedażowym. Mam nadzieję, że taki się pojawi. No i ogólnie tak sobie teraz rozkminiam. Tradów raczej chyba żadnych sprzedawać nie będę. Aczkolwiek nad klasikami się dosyć mocno zastanawiam. Tak samo zastanawiam się jeszcze nad tym źrebaczkiem tutaj. Nad tym. O, podoba mi się, aczkolwiek nie mam do niego ani mamy, ani nic. Że tak powiem, po prostu sobie stoi sam na półce. No i to tak średnio wygląda, więc w razie czego można śmiało pisać. Wydaje mi się, że to było na tyle dzisiaj. Był taki trochę nudny dzień, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Dajcie znać, co myślicie. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tego Arabka, to śmiało możecie też pisać na Instagrama. No i co? Do zobaczenia jutro. Cześć i pa, pa.